Cześć! Film dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków Związku Międzygminnego Select w Czempiniu. Edusie, zapraszają! To są porady na różne odpady, zasad się nauczysz, raz, dwa, trzy. To są porady na różne odpady, zasad się nauczysz, raz, dwa, trzy. O, jak mi już nie chce się czytać. Melo! Piotrek, przestraszyłeś mnie! O, przepraszam, nudzi mi się. Idziemy na spacer? Ale mnie rozzłościłeś! Nie możesz tak robić, bo mi serce kiedyś wyskoczy ze strachu! O, no przepraszam, chodźmy na dwór. No dobrze, ale pójdźmy do parku, bo mam dosyć tego dymu z kominów i samochodów. O, ja też. W parku jest super. Idziemy! Lubię park. Lubię park. O, lubię park. Melo! La la la. Piotrek. A pamiętasz naszą ostatnią wizytę w parku? O, oczywiście. Żaba nas obwiniała, chociaż to nie my naśmieciliśmy. Ale skąd mogła wiedzieć, że to nie była nasza wina? Oj, pamiętam tamtą historię, zwłaszcza złość pana dyrektora tej fabryki. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. No jak można? No nie wierzę. No ja nie wytrzymam. No jak można? Żabko, co się stało? O, dobrze, że jesteście. Musimy działać i to natychmiast. A powiesz nam, dlaczego te śmieci nie są w koszach? Ja to wysypałam. Co? Jak to? Przecież sama nas uczyłaś, że należy wyrzucać odpady do kosza. Tak, ale do odpowiedniego kosza, a nie tam, gdzie popadnie. Dlatego postanowiłam wysypać wszystko. Czyli ktoś źle segregował odpady? Była tu wycieczka szkolna. Zobaczcie, jak naśmiecili. Skórka po bananie w plastiku, butelka szklana po soczku w papierze, a niedojedzone kanapki w bioodpadach. O, rety! I co teraz? Aha, chyba mam pomysł. O, wszyscy gotowi? Kamera? Ale Piotrusiu! O, panie reżyserze, teraz jestem reżyserem, Melu. No dobrze, panie reżyserze Piotrusiu. No co my mamy mówić i robić? O, no jak to co? Nagrywamy film edukacyjny. Od teraz każde dziecko już pozna zasady segregacji. O, uwaga! Proszę o ciszę. Ujęcie pierwsze do filmu Papierowe odpady. Uwaga! Kamera! Akcja! Każdy tu widzi pojemnik niebieski. Znają go nawet koty i pieski. Myślicie sobie, co ja w nim widzę? Tekturę, karton, papieru, ryzę. Hej, tak szybko, coś jeszcze w temacie. No co wy dzieci, też to skumacie? To powiem słów kilka, abyście poznali i zawsze zasady te przestrzegali. Nie wrzucaj tu proszę tych oto rzeczy.
Powiem z powagą, to kosz bardzo kaleczy. Ręczników papierowych, brudnych chusteczek, tym bardziej tetrapaku czy z plastiku buteleczek. Tłustego, mokrego lub solią papieru, za brak przestrzegania nie wręczę orderu. Proszę pamiętaj zasady selekcji, byś mógł wykazać się w szkole na lekcji. A gdy podrośniesz, wierz mi na słowo, takie odpady użyjesz na nowo. A gdy podrośniesz, wierz mi na słowo, takie odpady użyjesz na nowo. I jak było, panie reżyserze Piotrusiu? O, wspaniale! Jesteś gwiazdą, żabko! Dobra robota, kochani! Na dzisiaj kończymy!